godzina, w której Syn Człowieczy zostanie otoczony chwałą i Ojciec zostanie otoczony chwałą Jego Syna. Oczywiście to wydarzenie jest bardzo mocne również dla nas, bo to Słowo Boże zawsze, każdego dnia proklamowane przychodzi do nas jako wydarzenie, abyśmy mogli zobaczyć, że nasze postanowienia są bardzo kruche, że nasze pragnienia, jeżeli nie są mocno zakorzenione w realiach Ewangelii, są kruche. To jest dom bez fundamentu, dom budowany na piasku. Przychodzi małe doświadczenie, przychodzi odźwierna, ty jesteś jednym z nich. Nie znam tego człowieka. Co ty mówisz? Nie znam go. Nie wiem, o czym mówisz, nie znam go. Kiedy 3 razy się go zaparł, Piotr wspomniał sobie o słowach Chrystusa i gorzko zapłakał. Uświadomił sobie swój grzech, swoją małość. Bo co trzeba zrobić, co się stało w przypadku Judasza i Piotra? Judasz potem dokonał rzeczy strasznej, popełnił samobójstwo, rzucił srebrniki, które przyjął od kapłanów świątyni. Wyznał nawet, że wydał krew niewinną. Stracił nadzieję. Był w tym wszystkim, w tej sytuacji dramatycznej, nie wołał tak, jak wołał Piotr. Zapłakał. Uświadomił sobie swój grzech, bo żeby otrzymać przebaczenie, trzeba uznać swój grzech, uznać się grzesznikiem. I święty Piotr właśnie potem też, kiedy zostaje umocniony tym wydarzeniem zmartwychwstania, wyznaje miłość. Panie, ty wiesz, że cię kocham. A wcześniej też słyszy modlitwę Chrystusa. Panie Piotrze, modliłem się. Szatan domagał się, aby sprzysiąć, jak pszenica. A ja modliłem się za tobą, aby nie ustalała twoja wiara. A ty, nawróciwszy się, idź i umacniaj swoich braci. To jest to doświadczenie, które my dzisiaj doświadczamy w Kościele, na całym okręgu ziemi, gdzie widzimy naszą niemoc, kiedy patrzymy na nasze życie i widzimy, że wszystkie dziedziny naszego życia potrzebują odkupienia zawsze. Autor Nationy mówi, zbyt pewny byłem siebie mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Bo przecież, jak podaje ewangelista Łukasz, Piotr nawet tak miał powiedzieć, choćby się ciebie inni wyparli, ja nie. A bardzo ciekawe. Wszyscy się wyparli, ja nie. Zbyt pewny byłem siebie mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Tej nocy 3 razy się mnie wybrzesz. To pokazuje nam, że my jako ludzie, nie ma taryfy ulgowej, jesteśmy w stanie popełnić wszystkie grzechy, jakie są możliwe na tym świecie. Mamy tę zdolność popełnienia wszystkich grzechów. Jeżeli nie popełniamy, to jest to dzieło łaski Bożej. O to uczyliśmy się też w początkach katechezy, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. To przecież nie jest naszą zasługą, że nie mamy problemów narkotykowych czy innych, ani nie mają. I że trwamy w małżeństwie, trwamy w powołaniu, jest to dzieło łaski Bożej. I też człowieka, który odpowiada na Słowo Boga, na Jego łaskę, jest w tej relacji z Bogiem i podtrzymuje nasze życie. Bo On jest tym, który nasz los zabezpiecza. Dlatego, kochani, widzimy to doświadczenie ogromne, osamotnienie cierpiącego sługi Jahwe, zgardzonego, odepchniętego, zdradzonego, opuszczonego przez apostołów, męża boleści, oswojonego z cierpieniem. I widzimy, że z tej męki, z tej śmierci płynie dla nas ogromna pociecha, ogromne szczęście, nadzieja
życia wiecznego.